Cześć, witam Was na moim kanale i dzisiaj mam dla Was coś wyjątkowego. Dzięki uprzejmości Ola, któremu udało się zdobyć obu czempionów z referali, będę mógł Wam pokazać, jak oni wyglądają, jak się sprawują. Będziemy mogli ich przetestować. Przy okazji chciałem pozdrowić jego klan Raiders Polska. Także pozdrawiam Was wszystkich. No a teraz przejdźmy do tych dwójki czempionów. Dla przypomnienia, żeby ich zdobyć, trzeba zrobić referale, albo ktoś Wam musi zrobić, tutaj odblokować pierwsze trzy, znaczy pierwsze trzy zrobić, żeby odblokować drugą trójkę. Tutaj fragmenty są już przy 10 poziomie, a tutaj na Kronama fragmenty mamy na poziomie 40. Jeżeli się to uda, wtedy można odebrać obu czempionów i cieszyć się nimi, ponieważ jest to całkiem dobry duet. No więc przejdźmy do tych czempionów. Zobaczmy, co oni potrafią. I szukamy. Tu jest Kronam. Także na początek. Jean Swords atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Każde uderzenie ma 30% szans na zwiększenie czasu trwania losowego debuffu o jedną turę. Do 50% możemy zwiększyć te szanse, a jeżeli Jamarsa jest w tym samym teamie, każde uderzenie wydłuża czas trwania HP Burn o jedną turę. Na 2 tutaj atakuje 3 razy losowo. Każde uderzenie ma 80% szans na automatyczne aktywowanie HP Burn na każdym celu. Do 100% szans możemy tutaj zwiększyć te szanse. Leczy tego czempiona o 10% jego max HP za każdy aktywowany HP Burn. Czyli mamy tutaj coś właśnie w stylu ninja, który też 3 razy atakuje i aktywuje HP Burn. No, ninja jeszcze wrzuca HP Burn, tutaj niestety tego nie mamy, ale mamy potem A3, Blazing Zephyr, gdzie atakuje wszystkich przeciwników i po wyksiążkowaniu mamy 100% szans na wrzucenie HP Burn na dwie tury. Napełnia jego turmeter o 15% za każdy HP Burn, który udało mu się umieścić. Także nie dość, że mamy HP Burn na AoE, to jeszcze, jeżeli mu się to udaje, przyspiesza swoje ruchy i może szybciej się ruszyć, szybciej przejść do aktywowania potem tych HP Burn. I mamy tutaj jeszcze pasyw, Simmering Anger, efekt pasywny. Co każde 10 użyć aktywnego skillu, albo przez przeciwnika, albo przez niego, automatycznie aktywuje Berserker's Delight, czyli jego A2. Dzieje się to co 5 razy, kiedy Jamarsa jest w tym samym teamie, czyli mając ich razem, to 2 razy częściej będzie uruchamiał automatycznie z pasywu swoje A2. Mam jeszcze efekt aktywny, jeżeli Jamarsa jest w tym samym teamie, wskrzesza go, daje mu 50% HP i 50% turnmeter, jeżeli Kronam ginie. Także widzicie, bardzo silna synergia między oboma czempionami. Mamy aurę, zwiększa accuracy o 50 punktów. I gdybym miał wybierać blessing, który mu dać, to wybrałbym mu Brimstone, dlatego że jest to czempion, który najlepiej będzie się spisywał na bossach, więc warto wykorzystać Brimstone, żeby dodatkowe obrażenia zadawać. Więc teraz pokażę Wam, jak go zbudowałem. Zdecydowałem się na Relentless po to, żeby jeszcze częściej wracał do swoich skillów, żeby częściej się ruszał, częściej atakowo. Także mamy Relentless, drugi set, no akurat tutaj 2 razy Guardian set wszedł, ale tutaj może być Perception, może być Speed, może być Accuracy, dlatego że on potrzebuje mieć wysokie Accuracy, żeby wrzucać HP Burn. Musi być szybki, żeby jak najszybciej wracać do swoich skillów. Dodatkowo dałem mu dużo HP, żeby mógł przeżyć. Wysoki atak, żeby mógł zadawać obrażenia. Jest szybki, 100% crit rate i przyzwoita ilość crit damage. Jak już widzieliście, tutaj książek prawie nie ma. Tutaj ma tylko 2 książki na swoim A3. Także nie mamy maksymalnych procentowych szans na jego na debuffy. To są jego masterki. Także to jest Kronam. A teraz przejdźmy do Jamarsy. Gdzie ona się chowa? I tutaj.
I to. Ta pani, ona już jest typowym supportem. Przejrzyjmy jej skille. Na A1 atakuje jednego przeciwnika i mamy 30% szans na wrzucenie slip na jedną turę. Możemy te szanse do 50% zwiększyć. Jeżeli Kronam jest w tym samym teamie i slip nie wejdzie albo jest zablokowany, to wtedy umieszcza duży decrease speed na dwie tury i tego debuffu nie można zablokować. Na A2 Radiant Moon leczy cel o 30% jego max HP i napełnia turmiter o 30%. A jeżeli ten skill jest użyty na Kronamie, to on automatycznie aktywuje swoje A2. 3 tury cooldownu. A3 Moonlight March ma revive, wskrzesza wszystkich martwych czempionów, daje 30% HP i 30% turmiter. 5 tur cooldownu po wyksiążkowaniu. Także widzimy, no tutaj mamy troszkę kontroli, ale z Kronamem będziemy mieli tutaj decrease speed, co się przydaje na bossach i na hydrze. Tutaj nie dość, że mamy leczenie i napełnianie turmiter, to jeszcze aktywujemy automatycznie ten A2 Kronama, przez co jeszcze bardziej zwiększamy obrażenia. No i dobry revive, jak na epika, wskrzesza wszystkich. Także całkiem przyzwoity revive. Jeszcze mamy tutaj passive phasing. Za każdym razem, kiedy nasz czempion używa aktywnego skillu, mamy 20% szans na obniżenie cooldownu o jedną turę. I tutaj cooldown został skrócony. I w zasadzie w tym momencie dzieje się to co turę. Masterki dałem jej takie. A jeśli chodzi o artefakty i staty, to ona ma być szybka i ma przeżyć, także dostała Resilience i 2 razy Immortal. I jeśli chodzi o staty, to mamy tutaj 92 tysiące prawie HP, 3700 ataku, 255 speedu i 278 accuracy. A jeszcze wam nie pokazałem, najpierw tutaj zaczniemy, jakie ona ma dokładnie rzeczy. Możecie się spodziewać wszędzie oczywiście ataku, speedu, defensu. Jak widzicie, bardzo fajne tutaj ma itemki. Na dole rękawice defense, dużo HP i speedu, HP z defensem i speedem, chest, buty speed z dużo HP defensu. Jeśli chodzi o biżuterię, tu HP z defensem, HP z defensem i accuracy, no i tu accuracy ze speedem, HP, no i tutaj płaski defense. To jeszcze wróćmy do Kronama, pokażę wam, jak u niego to wygląda. Atak, HP, crit rate, crit damage. Tutaj accuracy, crit damage, atak, HP. Tutaj bardzo, bardzo podobnie. Rękawice, crit rate, ale mogą być też crit damage, jeżeli macie lepszy sprzęt. Chest, HP z... Na dole mamy defense i speed. I buty speed, crit rate, crit damage, attack i accuracy. W zasadzie wszystko, czego on tutaj potrzebuje. Ale jeszcze taka uwaga. Jeżeli nie dysponujecie jakimś super sprzętem, żeby go zrobić, ale wasz Relentless nie jest tutaj jakiś najlepszy, to możecie pominąć w ogóle u niego pominąć crit rate i crit damage, dlatego że on większość obrażeń będzie jednak czerpał ze swojego A3, gdzie wrzuca HP burn, i swojego A2, gdzie będzie aktywował te HP burn. Także przede wszystkim zadbajcie o accuracy, o speed i o to, żeby miał staty defensywne, żeby mógł przeżyć, ponieważ jest to champion, który najbardziej będzie się spisywać na bossach. No i gdzie to duo najlepiej używać? Hydra będzie bardzo dobrym miejscem. Drugim miejscem, gdzie ich można używać, Frost Spider będzie dobry. Nasz normalny Spider też będzie ciekawy. No i Gryf. Na Gryfie też to duo będzie się bardzo dobrze spisywać. Także wiemy już, jak ich zbudować, wiemy, jak wyglądają, więc przejdźmy do tego, jak spisują się w walce. Pokaz zacznijmy od Hydry. To będzie Hydra Normal, był już reset, także jest klucz,
klucze są do wykorzystania. Tutaj zebrałem taki team, starałem się dobrać takich czempionów, którzy nie są tutaj w team setup zapisani, tak żeby na tych wyższych, trudniejszych poziomach Olo mógł korzystać z najlepszych swoich zawodników. No ale tutaj właśnie postarałem się mieć kogoś, kto będzie prowokować Hero of Decay. Mamy drugiego czempiona z HP Burn, ponieważ sprawdzałem go, on tak często używał swojej A2, że nie wiem nawet, czy trzech czempionów z HP Burn nie byłoby tutaj wskazanych. Plus Cethalia, która też ma HP Burn na A1, więc coś jeszcze może dołożyć. No i zobaczmy, jak to wygląda. No tutaj spróbujmy Decrease Speed wrzucić. No nie udało się. Tak, te głowy są wszystkie odporne na sleep, więc jeżeli ona spróbuje sleep wrzucić na którąś z głów, to automatycznie umieści na nich Decrease Speed, co też się przyda. Mamy HP Burn na wszystkich i od razu możemy aktywować. Tutaj tak mamy 3 razy losowo, 80% szans na to, że aktywuje, i dodatkowo mamy leczenie. Nie ma książek, dlatego 80% szans. No i tu widzieliśmy, aktywował u tych dwóch głów. I tutaj dzięki A2 Radiant Moon możemy aktywować jeszcze raz ich A2. I zobaczmy. Tutaj i jeszcze raz. Nieźle to idzie. Przypominam, co 5 tur, jeżeli jest Jamarsa, to co 5 aktywnych użyć aktywnego skillu, on będzie znowu używał swojego A2. Możemy buffa sobie jakiegoś dać. HP Burn w tym momencie nie muszę wrzucać, jest prawie na wszystkich głowach. Na tą nie uda się wrzucić, bo mamy Poison Cloud. Decrease attack, no jedną głowę weszło i znowu użył swojego A1. Szkoda, że chyba w tą głowę nie poszło. A przy okazji Skull Lord ma Brimstone, także możecie zobaczyć, że będzie się pojawiał smite, dodatkowe obrażenia zadaje. Jeśli chodzi o smite, obrażenia są oparte na max HP. Oczywiście są tutaj ograniczone do 100 tysięcy. Głowa, która ma na sobie smite, dostaje 100 tysięcy, ale pozostałe głowy też obrywają chyba około 40 tysięcy dodatkowych obrażeń. Tutaj będzie. Ja może usunę z nich ten Ally Protection. No, niestety. O! Widzieliście, teraz smite zadziałało. No, HP Burn w tym momencie nie ma sensu używać. Zmarnuję. Nie. Czekamy, aż ten Poison Cloud zejdzie. On tutaj umieszcza, więc nie przejmuje się Poison Cloudem. I wrzućmy HP Burn. I znowu aktywujmy. Nie. I jeszcze raz. A co tam? I znowu. Jest naprawdę fantastyczny duet. Kupa zabawy, naprawdę kupa zabawy jest w używaniu tego duetu. Oj, to mnie tylko dopinguje do tego, żeby szybciej okronama się starać. Dajmy sobie buffa. Ally Protection. Spróbujmy Decrease Speed. Nie udało się. Okej, może się uda na tych, i udało się na tych dwóch głowach. HP Burn, przyspieszmy się. Prowok, w sumie w złym momencie prowok dałem.
Teraz jeszcze nie jest aktywny. Możemy przedłużyć buffy. Debuffy, przepraszam. No tutaj zobaczmy. Weak hit. I znowu aktywował. No i obciął głowę. No. Niestety mamy kogoś pożartego. I kolejna głowa. Kolejna głowa obcięta. Wrzućmy HP Burn na wszystkich. Aktywujmy ponownie. I dwie głowy obcięte. Fantastyczna zabawa. Uwierzcie mi, że dawno się tak nie bawiłem testując jakiegoś czempiona. Super duet. Ok. Zwymiotował naszego czempiona. Także jedziemy już spokojnie. Możemy te obcięte głowy dręczyć. Nie, teraz nie. Tutaj może się uda HP Burn rzucić. Udało się. Decrease defense. Jak widzicie, Skull Lord Vargal na A1 tutaj po 40 tysięcy obrażeń zadawał, także przy okazji też troszkę dołoży. Plus on właśnie ma smite, dzięki czemu będziemy mieć dodatkowe obrażenia. No i to jest właśnie siła Relentless. Rzuciłem HP Burn, a zaraz potem drugi ruch i mogłem aktywować ten HP Burn. I jeszcze raz aktywujmy. Fantastyczna zabawa. Tutaj provoke, żeby mi nie wyczyścił. Na razie nie będę wrzucał, mamy na trzech głowach HP Burn. Tutaj udało się wydłużyć o dwie tury. I kolejne aktywowanie. Tutaj usuńmy te buffy. No już mamy prawie jeden klucz zrobiony. Nie będę teraz używał HP Burn, bo mamy Poison Cloud. Nie ma sensu. I Smite znowu wszedł. Smite ma 4 tury cooldownu, więc nie zawsze to jest. No i jak ta głowa wykona aktywny ruch, co powinna zrobić teraz, żeby wrzuci nam poisony, to aktywuje smite, zobaczymy te obrażenia. Okej, wrzućmy sobie HP Burn. Tą głowę sprowokujmy. I smite. Użył A1. Wychowo. I aktywacja. Fantastyczna zabawa. Przyspieszmy się. Aktywujmy jeszcze raz. I jeszcze raz. Dwa z rzędu poszły. 7 milionów zrobione. Tutaj wydłużmy HP Burn. Nie ma provoke. Decrease speed się udało wrzucić. Usuńmy te buffy. Wrzućmy decrease defense. Użyjesz? Ok. I 100 050. A tam już nie zdążyłem spojrzeć. Także smite swoje dołożę. Dobra, myślę, że to już widać. Widzicie dobrze, jak to działa, więc wrzucam to teraz na auto i zobaczymy, ile ten team zrobi obrażeń. Zobaczymy na koniec, jakie obrażenia tutaj wyciągnął Kronam. Thank you.
Powoli, jak widać, zbliżamy się do końca. Tutaj pojawiła się Head of Wrath, która tymi swoimi wielkimi atakami sprawiła, że zaczęło bardzo mocno ubywać HP, ale jak widzicie, Kronam nie daje się pokonać. Ginie, ale jego pasyw, no, tym razem już się nie udało, pasyw go wskrzeszał. No ale jednak za często się to nie może dziać. Zobaczmy, 37 milionów. Jeszcze jedna głowa umarła. No ale to już jest koniec. 37,2. No i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Tutaj się przesunę, żeby wam pokazać. Ragasz 5,5 miliona. No i może was dziwić to, że Kronam zrobił tylko 10 milionów, ale te wszystko jego aktywowania HP Burn nie wliczają się do jego obrażeń. Także te obrażenia wliczają się w dużej części do Tyranta czy do Sethali. Ale mimo wszystko wykręcił 10 milionów. Widzieliście, jak często, jak wariat aktywował to A2 i cały czas A2 i aktywował HP Burn, które mieliśmy. Warlord. Skull Lord Vargal 5,5, Sethalia 1,4 milion, no i Jamarsa 1 milion. Ona tutaj nie była odpowiedzialna za obrażenia. Także powiem wam, no super zabawa z tą dwójką. Tutaj gorąco wam polecam, jeżeli macie tych dwóch czempionów, to warto ich używać tutaj na Hydrze. A teraz przejdźmy do kolejnych obszarów gry. Kolejnym miejscem, gdzie polecałbym używać tego duetu, będzie pająk. To jest pająk 25. No i zobaczymy, jak sobie tutaj poradzimy. Mamy dwie Coldheart, mam Umbral. Ona tutaj jest do kontroli przeciwników potrzebna. Chcę wyłączyć auto. Na szczęście ona jest mądra, zrobiła co trzeba. Najpierw rzućmy HP Burn. No i w zasadzie na wszystkich mamy HP Burn. Rusza się jeszcze raz, więc od razu możemy aktywować. No tutaj, gdybym go chciał, jeszcze raz, więc możemy przedłużyć HP Burn. Gdybym chciał go budować już bezpośrednio pod tego bossa, to oczywiście nie dawałby mu ani crit rate'u, ani crit damage, po to, żeby to jego kolejne uderzenia nie... żeby szybciej nie zabijał pajączków swoimi obrażeniami, tylko HP Burn, tak jak w tym momencie. I ponownie. I kolejny kawał HP tego bossa zszedł. Wszystkich nie chcę atakować. I wrzućmy HP Burn na resztę, chociaż zaraz zostaną zjedzone, więc nie ma sensu. Okej, wskrzeźmy tych. On od razu aktywował, chociaż mogłem. Chociaż nie wiem, czy nie był to lepszy pomysł, żeby wrzucić jednak to na HP Burn. Zróbmy to teraz. Aktywujmy. Tutaj mamy decrease speed dzięki niej na bossie. No i teraz pytanie, kto będzie szybszy? HP Burn czy pajączki? Ona ma tutaj fajne affinity, więc dzięki temu są weak hity i dłużej może przeżyć, ale po zabawie 2,5 minuty, oczywiście nie jest to jakiś super czas, ale też to był team, który nie został jakoś specjalnie dopasowany pod tego bossa. Można by tutaj wrzucić Kaimara albo Renegade, żeby tutaj skrócić cooldowny, wtedy Coldheart jedna i druga mogłaby uderzyć jeszcze raz swoim Heartseekerem
i ta walka skończyłaby się dużo szybciej. Ale to, jak Cronam z Jamarsem tutaj działają, widzieliście, prawie 7, prawie 12 milionów obrażeń z jego strony. Naprawdę bardzo, bardzo fajny champion. No myślę, że na tym można zakończyć ten pokaz. Powiem wam, że dawno nie bawiłem się tak dobrze, budując i robiąc pokaz jakichś czempionów, także wiem, że nie jest może jakoś szczególnie łatwo tą dwójkę zdobyć, zwłaszcza Cronama, no bo tutaj trzeba zrobić 6 kontreferalowych, na trzech pierwszych trzeba dojść do 50 poziomu, żeby tą drugą trójkę odblokować, ale warto. Szukajcie znajomych albo próbujcie robić to przez BlueStacksa czy inny emulator, żeby zdobyć tą dwójkę. Naprawdę kupę radości i kupę przyjemności sprawi wam używanie tych dwóch czempionów. No a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do was Samael. Cześć!